Wyjazdowe wydania Listy Przebojów Trójki to audycje programu Trzeciego Polskiego Radia, realizowane w plenerze poza murami studia, znajdującego się na ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Tym razem na rynku w Chorzowie odbyło się ostatnie notowanie listy. Dzisiaj na rynku Trójka. Najpierw zapraszamy do Trójki, a teraz za chwilę zacznie się Lista Przebojów programu Trzeciego, wydanie 1962 z legendarnym Markiem Niedźwieckim za moimi plecami. Teraz w ciągu 8 tygodni to jest moja piąta lista. Ale na szczęście jest to w całym kraju, więc właściwie poznaję nowych ludzi, poznaję nowe miejsca, udzielam setek autografów. Bardzo przyjemna historia. Mamy wspaniały nowy rynek w Chorzowie i chcemy go wszystkim pokazać, nie tylko chorzowianom, ale także mieszkańcom ościennych miast. I myślę, że Lista Przebojów programu trzeciego, w ogóle program trzeci jest takim naturalnym magnesem. Dzięki temu tutaj wszyscy przyjadą, zobaczą nasz wspaniały rynek, zobaczą to, co tutaj mamy do zaoferowania i myślę, że wrócą. W Chorzowie od lat mają miejsce wyjątkowe wydarzenia muzyczne. Jednym z nich był odbywający się na Stadionie Śląskim koncert Monsters of Rock, na którym w 1991 roku był także Marek Niedźwiecki. AC/DC, Metallica, Queensryche na stadionie. Niezapomniane wrażenia. To proszę pamiętać, że to jest 20 parę lat temu. To nie było tak, że te koncerty były na co dzień. To było duże wydarzenie i wtedy tutaj na stadionie byłem na koncercie tych trzech właśnie genialnych zespołów. Na koniec na płycie chorzowskiego rynku wystąpił zespół Mitch and Mitch, grupa założona w 2002 roku, której muzykę nieraz można było usłyszeć w programie Trzecim Polskiego Radia.